Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście, choć balerunek widać. Dzisiaj jest kolejny poniedziałek tego roku, więc super, że już na starcie się zablokował. Coś poszło nie tak. A, bo on by tak nie wycofał. Bo by się zawiesił. Więc nawet dobrze w sumie, że się zablokował. Znaczy, no nie dobrze, że się zablokował, ale... Dobra. Jak widzicie, już akcja kiszonka na pełnej. Ja wsiadam szybko w mojego Maseja i grzeję na pole, bo on już ma 15 ton. 16, 17, 18. No to szybko leci. A ta przepa to jest kawałek, bo nie powiedziałem, wypożyczyłem sobie taką 52 tony. Czyli cały zbiornik skrona da mi pełną przyczepę. No. Więc trochę może ja tej kiszonki będę miał. Więc widzicie, czwartek, 21 września, 21:31. W sumie 32 prawie. A ja nagrywam dla was kiszonkę, a i tak będę to płocik wykończył i tak. Tak o tym wiem i tak wiem. Że będę i tak musiał co płocik dość długo siedzieć z tym. Dodatku do kiszonek nie dorzucałem, bo stwierdziłem, że to będzie za dużo tej kiszonki, a poza tym i tak już będę miał bardzo dużo tej kiszonki z tego co tutaj jest. Oczywiście tekstura kiszonki jest kukurydzy zmieniona, nie kiszonki, kukurydzy. Tą taką fajniejszą. Ja mam już 40 parę ton. Więc tu będzie grubo to odbierać. Szybko to wysypuje? O, dość szybko leci. Bo 19 było tak, że to strasznie dość wolno leciało. Że praktycznie to co skosił to... Znaczy to co wysypał to praktycznie tyle nakosił. Tak to było. 72. Zmieszczy się za ścieżkarnią? Dobra, zmieszczy się. Więc dobrze, dobrze. No ale lepiej jednak to... A dobra, pewno. Lepiej to jednak wygląda, kiedy obok sieczkarni. Znaczy, no na opartego za sieczkarnią da się też wysypać, jakby co. No, ten zbiornik tutaj mi dużo pomoże. Bo teraz idzie sieczkarnia już została, a tak sobie jedzie dalej. Więc... No, można powiedzieć, jak zwykły komin teraz działa sieczkarnia. Przez to, że ma ten... Przez to, że ma ten zbiornik doczepiony. Ale ja wiedziałem, że tutaj musi być zbiornik, bo bez tego zbiornika to bym tutaj padł. Zresztą zaraz zobaczycie, co tu się będzie działo. Czyli jak on na każdym zakręcie będzie się blokował. To nie będzie co. To zbyt fajne. Sobie wysypię tutaj w jednym miejscu, żeby jak najwięcej upchać ten silos. A, tam coś jest zbugowane, już widzę. Czyli tutaj z takim cofaniem może być problem. Ale to zobaczymy jeszcze. Dobra, przerwie się to wysypywanie, czy nie? Nie przerwie się. A, bo to miało się przerwać, tylko ja to włączyłem jeszcze raz, prawdopodobnie. Mogło tak być. No dobra, ma połowę zbiornika już. No więc myślę, że w miarę się będę wyrabiał na ten silos, ale... To tylko przez to, że się tam zablokował. A tak na długie proste, jak będzie jechał, to prawdopodobnie nie wyrobię się. Ale zobaczymy, czas pokaże. 11 tysięcy na koncie. Dobra, dobrze tak. Oj, półokrągło to wziął. Albo nie, poczekam, czy zobaczę, czy on tu zawróci, czy jednak się zablokuje. Fajnie, jakby zawrócił. Dobra.
Teraz się zablokuje na bank. Wiedziałem. Bo on sobie nie cofnie, bo przez to, że ma zbiornik. No ale dobra, no tyle to ja sobie nawrócę. Dobra, jadę go szybko wysypać, bo 42 tony ma. 45 już. Ale akcja. Jakąś ładną miniaturkę się zrobi z tego później. Ile on z tym kurde jedzie? 11. Druga strona. 11 jednak jedzie. Ja zawsze myślałem, że 10 się ciekawie jeździ. No zawsze 10 jeździ, a czemu jedzie 11? Nie wiem. No dobra, pewno. Tak, wiem, jeżdżę po kukurydzy, ale to nie o to chodzi. Domyślam się, że tutaj dojedzie do tego rogu i się zablokuje znowu. A może cofnie. I teraz w sumie będzie miała miejsce. To może cofnie. Ale no dobrze, no jeszcze nie przejechałem kółka tego pola, a już mam 100 ton, no to może być ciekawe z tym silosem. Może być lekki problem z tym silosem. Chodzi o to, że może być trochę lepszy mały. No dobra, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na odcinku 40 minut, no to wam za dużo, to tutaj takiej szanki nie zrobię. Na pewno dwa razy w koło obiadu sobie pole. To w sumie praktycznie tyle będzie z tej kiszonki. No, liczyłem na to, że się wycofię, ale jednak... Jeśli z drugim kółkiem tak będzie się działo, to... To nie wiem. To pomyślę coś. Dobra, w sumie ja mogę na niego poczekać tutaj na tym silosie tak naprawdę. Tak naprawdę to ja mogę tutaj na tym silosie na niego poczekać. Bo i tak tu musi przyjechać i tak. A że mam minutę czasu, to chociaż sobie ubiję to. Delikatnie. Żeby już później nie mieć tego problemu z ubijaniem. Dobra, pracownik dojechał. Teraz pewnie znowu się zablokuje, bo będzie pisał, że jest zablokowany przez obiekt. Zgadza się? Przejdź dalej. Oczywiście, że jest zablokowany, bo no po co miał objechać dalej? Bo po co kolega miałby jechać dalej, jak możesz się zablokować, nie? Dobra, 60% ubijania. Dobiję sobie to do... Nie wiem, co nie ilu. Bo później tak to będę 3 dni rozbijał. No ale trudno. Dobra, starszy to 80%. Nie gadę, że on tak na kółku, okej, ale zobaczę jak on z paskami będzie radził sobie. Ciekawe mnie to, czy na paskach też będzie miał taki problem. Dobra, wysyp trochę. Żeby mógł puścić sobie dalej tutaj pracownika. Dobra, starczy.
I tyle. Ja cię za ten zakręt, bo ja tutaj cię nie wysypię na tym zakręcie. Muszę niestety poczekać, aż on za ten zakręt przejedzie. No, bo on wyczuł moje koło, ale tego. Tak przyhamował. Teraz trochę mniej zbiera, no bo nakładkę robi Bo jedzie naokoło, dlatego nakładkę robi. Ale to dobrze, dobrze, dobrze. Przynajmniej Żyda nie robi. Dobra, 52 tony kolejne, więc już 156 ton zawiezione, a zrobiłem jedno całe okrążenie, można powiedzieć. No i dobra, kawałek drugiego, no ale. Na dobrą sprawę to samo. Na polskiej serii, czyli na flecie, na osadzie, to samo okrążenie w koło tego pola by mi wystarczyło od trzonki. A tutaj jest jednak 15 razy większe zapotrzebowanie. Więc tu się tak nie da. A, bo tam pewnie ten, dobra. Tam pewnie już asfalt łapie. Patrz, nie wyjadę. Na pewno? A, no nie wyjadę, bo nie mam. Za bardzo cofnąłem sobie na ścianę. Ale już więcej muszę włączyć, bo ja tutaj bez tego nie przeżyję. Dokładnie tak. Tryb pójdziemy. Włącz. No i 150 ton już jest wysypane. Dlatego w ogóle nie widać, że tutaj coś jest skoszone tego pola. Więc dosyć grubo. Dobra, zanim ja dojadę, to już będziemy pełny zbiornik. Patrz, no nie zdążę teraz. Nie ma szans, żebym zdążył. I on teraz się zablokuje i taka będzie robota. Przeze mnie nie jest zablokowana iglica. Dobra, wysypię go w sumie tutaj do pusta. Nie, do pusta, do zera. I pojadę to wysypać. I tak nie będzie równych liczb na stracie i tak. No to wiadomo, nie? Zobaczę, jak nie będzie ogarniał cosplay na paskach, na przejazdach, no to sobie puszczę zwykłego pracownika i wtedy on powinien sobie dać radę. Dobra, 47 ton. Dobra, to zgniotę sobie lekko kołami. Jeszcze tak za dużo tego nie zgniotę, ale wyrąbane. Jazda na Filos. I tak w sumie można powiedzieć przez cały odcinek dzisiaj będzie to wyglądać. Już mam kurde 15 minut odcinka. Więc no fajny odcinek, fajny. Wiedziałem, że to będzie dużo roboty, no ale... Ale dobra. Mogłem sobie kogoś zaprosić. Na przykład Kluka, tylko że znowu te młody ogarniać. No niestety muszę tak sypać. Wiem, że kolega jest zablokowany przez obiekt. Nic mu na to nie poradzę. Dojechał sobie do tego punktu i koniec.
Kurde, no, ciągle tego taba klikam, zamiast sobie przez mapę przeskoczyć. Jakkolwiek to... Wiecie co? Pod escape'em po prostu mogłem sobie przeskoczyć do kolejnej maszyny, a nie tabować, tak zwane tabowanie. A nie tyle klikać taba. No dobra, chociaż... Minuta przerwy. Trochę ta przyczepa nagina na zakrętach, ale nie obala pojazdu, więc jest dobrze. Poczekam sobie, bo on tutaj dojedzie do tego, do mojej przyczepy. A tak z ciekawości... Dobra, zapis. A tak z ciekawości idę zobaczyć, ile rozkosiłem tego pola. Chodzi mi o hektary. 2 hektary skosiłem. Kurde, 2 hektary, a... Prawie 2 hektara, 200 ton, żeby 200 ton wywieźć? Fajnie, ponad 200. Tu ile to kurde daje? Co to daje? 80 ton z hektara? Nie więcej. To na 100 ton z hektara? To ciekawie. Nie wiem, przecież ale tyle kiszonki nie ma nigdy. No tam z hektara to tam jest... 60-70 tysięcy maksymalnie, ale nie co to ponad. Patrz, jeszcze nie ma 2 hektarów, a już mam 200 ton na wylocie. 250, 150 ton z hektara? Coś to jest trochę za dużo do tego. I to jeszcze bez dodatku do kiszonek. Przecież w ogóle jakbym miał dodatek do kiszonek, to już w ogóle bym tak tutaj. A zobaczcie, co się stanie, jak będzie pełny zbiornik. Po prostu się zatrzyma. I teraz znów wyskoczy, że będzie zablokowany. Nie, zobaczę, no bo jak będzie naprawdę mi powalał Curseplay, że nie będzie chciał jechać paskami, no to sobie wrzucę zwykłego pracownika. Tyle to tam sobie jakoś go zwolnię, żeby wysypać, jak będzie o zbiornik tego kurde. Teraz znów pewnie nie do kości, bo wyskoczy, że zablokował. No tak, bo już kręci. I tak to wygląda. Teraz kontrolka. Dobra, tu kontrol i żeby się sypało. Jeśli się sypie na mur, jak najbardziej się da. Trzeba by do samej góry sypać tą kiszonkę. Jak zwykle mądro, ja musiałem coś odwalić. Na razie nawraca. A będzie cofał? Niby jedzie. Ale to takie, wiecie. Zobaczę, co na kolejnym przejeździe. A tak z ciekawości, to ile mu tu dopisze do końca kursu? 48 minut jeszcze niby. Czyli jest 20? Czy jakbym zrobił godzinę, ponad godzinę odcinek, to... Dobra, w stanie było to zgolić. Może. No. Uuu, ciekawie się zapowiada, jak to wymaga wapna i zabrania. To w sumie ciekawe. Ciekawe odcinki tu będę miał. No, ale czy no może orki sobie wyłączy, bo wiem, że kukurydzy jest, ale... będzie wapny i O panie! Bo ty na mnie spojrzałeś będzie. Dobra, w sumie poczekam sobie. Bo teraz te krótkie kości to tak. O tu będzie co robić, co tekstura wapna tego, coś czuję po tym. Potem weź to załoraj. O, coś pięknego. Tylko że ja pługa nie mam ty. Ty ja pługa nie mam chyba własnego nawet. Bo ja sprzedałem ten mały kup.
No tak, ale gdzie taką siódemkę tutaj w taką duże pole. A zobaczę sobie tak z ciekawości pługi, no bo zwykłym pługiem będę orał. No, może nie PHX-em, tak? Chyba tym tytanem, no bo czym innym? Bo to jest 6 metrów. To jest takie bydle, że... A pomyślę o tym. Będę musiał pomyśleć. W sensie nie kupić, tylko wybaczyć, bo wiadomo, nie potrzebuję takiego pługa, no bo mam ten pług swój taki do tworzenia pól. A ile już jest kiszonki tak ciekawości? 250 ton. Ale ja tu będę z 3 godziny mówił o to. Dobra, to nie ma sensu tego ubijać. On tu powinien dojechać do końca, więc... No to jest takie w sumie bardziej czekanie na zbiornik tak naprawdę. Dookoła to widzieliście, to robota była, by dojechać do niego. A teraz akurat kości od strony silosu, więc nawet dobrze, że kości od tego strony silosu i będzie coraz dalej jechał. Więc też będzie dużo lepiej się jeździć, bo będę mógł sobie po skosie jechać przez pole. I potem jak to będzie waptowane w kolejnym odcinku, to będzie to dopiero fajnie wyglądać te ślady. Pojeżdżone będzie w 50 stron. 49, 50. 51? Dobra, nie dojedzie. Będę musiał kolego wyjechać niestety. Czyli widzę, że jak jest akcja cofnięcie, jak ma być akcja cofanie, to automatycznie już jest zablokowany i koniec. Ale dobra. Ja i tak będę starał się go w tą stronę wypróżniać. Tylko teraz chciałem poczekać, bo myślałem, że dojedzie jednak do końca i nawróci. Bo ogólnie jakby wyjechał do końca i nawróci, to dużo lepiej było, bo bym go sobie w czasie koszenia wysypał. W tak zwanym locie. No ale... Trudno. Jak się nie ma co się lubi, co się... Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Czy też tak, jak tam to zawsze idzie. Dobra, no skręciłem kołami, już nie sypał. Dobra. I poszli szybkie i wściekłe. A ja da kolejne 52 tony wysypać. Ta, tam pisało, że mam było 51 na zbiorniku. Nie wiem. Przecież do końca wysypałem, bo miałem pustą wściekłe. Nie wiem. No może mi się przewidziały, 52 było. Nie, na pewno sobie tutaj jakiegoś cosplaya puszczę, żeby sobie w kółko jeździł i tyle. Tu widzicie, przez moją głupotę nie da się kiszonki zrobić, bo do końca, żeby tutaj ładnie do rogu było dosypane. No bo już jest za blisko asfaltu i tyle. Już kolizja wchodzi asfaltowa i koniec. Ja go muszę teraz wysypać do końca przejazdu, żeby on sobie przejazd jeden zrobił. Ja go muszę wysypać i niech on sobie nawróci. Przejedzie na pusto sam i w drugą stronę mi dosypie. Albo zobaczę, ile będę miał. Bo może jak będę miał 40 ton, to nie będę już dosypywał. Albo mnie turkę teraz czasną. I chyba tak zrobię.
Opłuk jeszcze sypie. Pol miniatura siadła. Znaczy no... Dobra, 40 ton, to jadę teraz sypać. Nie będę go... Tutaj. Teraz to jest przeze mnie akurat zablokowany. No ale widzę, że jedzie dalej, więc... Więc ogólnie... Jak tak ma sobie delikatnie cofnąć i nawrócić, to da radę. A jak już na poprzeczniaku ma cofnąć, to już nie da radę. No ale dobra, trudno. 40 ton też jest dobrze, wiesz. Pieniądze, co pani dała? No. A ty dałaś jej 30 zł? No. Dobrze. A nie miałem dawać? Co? A nie miałem dawać? No ja, no mówiłam ci, żebyś dał, nie? No ja. Ten za godzinę przyjedę tylko. Jak długo bym jechał dawać? No to choli. To takie Żydy się porobiły. Nie wiem, ale tej kiszonki mam tyle już. 350 ton. A to jeszcze daleko, daleko do końca. Tak naprawdę co ten silosa tutaj będzie, to ja na raz wrzucę do tego mojego miksera tutaj, więc... Więc grubo. Ty, ciekawe czy ta kawa może wozić TMR. To mnie tak teraz zastanowiło. To jest TMR, tak, można wozić, dobra, zarobicie. Bo sobie tą kawę kupię. Będę miał do kiszonki i do wożenia TMR sobie na to krów. No, dobrze go wysypałem, bo 35 ton w jedną stronę bierze, więc... Więc dobrze, dobrze, że go wysypałem. I tak będę miał pełną przyczepę i tak. Więc on może nawet kolejnego przejazdu już nie wrócić tutaj. Bo w połowie paska gdzieś mi pewnie będzie pełny. Znaczy, ja będę pełny. A, on po prostu sobie zostawia Żydę takiego. No dobra. Nie no, ale tekstura tego ścierniska coś pięknego, nie? Dobra, w sumie GPS-a sobie włączę, żeby ładnie równo jechać. No już nie chodzi o ślady, ale żeby o... Robię sobie tak. O. Sobie zapiszę w razie czego tego snapa. Wiem, że mam pełno, tylko snapa wyślę. To pierwsze 59 i ogień. Co jest trochę za daleko z nim przejechałem, ale dobra. O, wesoł się sam. Dara pewnie krót napisze coś, albo peret. W moim życiu. Ta kiszonka cudownie wygląda w tym farmingu. Czy będzie miała to maksa dzisiejsza? No już, już. Messenger pyknął. No. 20 ton. A na 30... Kurde, no nie dojedzie. Może być problem. Ha ha ha.
Dobra, dobra, dobra. Gwiazdy. Nie no, może nie tak. Debilo gwiazdy. Kurde. A snapak to się otworzy? Tarirarara, 41, 42. Kurde, jeszcze daleko, on już 80 ma. No nie dojedzie, no nie dojedzie, pewnie się zablokuje znowu. Nie było kłótni, skoro końca, nie? Chyba grać. No, no nie dojedzie, no kurde, no zbraknie mu. Nie no, zabrakło mu z 10 ton. Dobra, ile jest minut odcinka? O, 39. Dzień, ty kurde. Zaraz zobaczymy, jeszcze kursu pokazuję, no ale to na pewno. Na pewno tego nie skoszę, to nie ma taki sam. Ale godzinny odcinek sobie zrobię, żeby było równa godzinka. Bo to jest fajna akcja, a też nie chcę szybko jej kończyć, bo w sumie na dobrą sprawę już mógłbym odcinek sobie skończyć. No niby połowa kursu jest zrobiona, więc... Pokazuje 34 minuty, no ale... Ale dobra. Będziemy się tam... Zresztą zobaczę. Jak zostanie może 2-3 przejazdy do końca pola. No to tutaj przedłużę ten odcinek, wiadomo. A tak to na razie nie, na razie. Na razie zostało 25 minut, tyle. Zobaczymy jak to z tą kieszonką wyjdzie. Bo nie wypiszę, że 34 minuty jeszcze. Ja strasznie bardzo na tą ścianę napieram tutaj za mocno. Ja powinien sypać tak jak teraz, o. Być dobrze. No z 400 ton, nie, więcej niż 400, przecież 500 ton tam już pewnie leży. A potencjał ze 3, może 3,5 miliona wejdzie. Nie, no coś pięknego, nie? Jak tak sobie jadę. Coś pięknego też. Dobra, ma zdjęcie z farminga, więc gadę. To jak zwykle Messenger jest zrąbany. Nie chcę się wysłać. O. Dobra, 37 ton. Trzeba chyba to wysypać i tyle. Tutaj asfalcikiem, bo też nie chcę zbytnio tej tekstury ugniatać. No wtedy jak nie jest ugniesiona, to jest ładniejsza, wiadomo. Ale te ślady też fajnie wyglądają, jak są te łodygi poobalane. A, już. A, to jest pewnie przez auto. Ale się odblokowało na szczęście.
Na szczęście się odblokało. Zobaczmy, co się stanie w sumie, jak wysypię w jednym miejscu. No to tak się rozleje, dobra. Więc spoko, spoko. Pięć ton już jest. No dobra. W sumie powoli to sobie leci. No 37 minut jeszcze pisze. Według tego, no ale później będą krótsze przejazdy, więc będziemy trochę więcej kręcenia. Będzie trochę więcej kręcenia, więc ja raczej jutro sobie tą kiszonkę skończę. No ale już naprawdę wielki ciul zostanie po odcinku tutaj do koszenia. Myślałem, że trochę dłużej to będzie schodzić, ale jednak w miarę to i idzie. Nie, na tych tutaj umiaczków chyba nie będę kosił, chociaż może. Może po odcinku skoszę, żeby pod kolejny odcinek to podorkę ładnie wyglądało. Pomyślę. Bo to tylko wiadomo, tutaj na poprzeczniaku. Na poprzeczniakach to tylko zostaje. No bo on tak sobie trochę nie łapie tego, ale dobra, wygląda. 11,78. Dawaj, 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 to się ciekawi. Sieczka 32 tony. No mówię, 33 tony z przejazdu bierze. 34. 35 ton, no. 35 ton prawie z przejazdu. Jakbym tak miał 70. Szczerze, jakbym miał 70%, znaczy procent ton przyczepę, to fajnie by to szło. A teraz tutaj GPS-ik i już znana perspektywa. Może jednak trochę wolniej. Dobra, wsiądę sobie w kabinę i zobaczę, jak to z kabiny wygląda. No, średnio to wygląda, bo dosłania mi ten silnik od wycieraczki. Zobaczcie, jak to się sypie. No, ale tak mogę wam pokazać, jak się tutaj kukurydza ładnie wciągana jest. Czemu by nie? No i dobra, 51,2. Pełno. Kurde, jak to będzie wyglądać, jak będę tam łapnął, nie? Będzie takie nawroty, prawie wszędzie widać. No i dobra, no. Tak trzeba i tyle. Ile jest to, około miliona? Dwa. Pół miliona dopiero jest. Pół miliona jest dopiero, ja myślę, że tu jest kupa więcej. Ja tak włożę i włożę tą kiszonkę, a to dopiero pół miliona. Ale dobrze, dobrze. Znaczy dobrze, dobrze. No. Wolałbym, żeby było więcej, no ale... Ale nie dałem sobie tego dodatku do kieszonek, bo wtedy już bym w ogóle tutaj się nie wyrobił. Wtedy myślę, że nawet i przyczepę by mógł. Wtedy mógł być cały zbiornik nawet z przejazdu. I teraz według moich obliczeń... Powinien do końca na styk dojechać. Bo tam było 66%. A on miał 33%. Więc... Albo mu zabraknie, albo mu dosłownie zabraknie 2-3 metrów, albo dojedzie na styk. Dobra, zapis oczywiście. O, tutaj jeszcze jest wapno. To nawet nie wiedziałem, ale już wiem. Nawet nie wiedziałem, że to jest pole do wapnowania, ale już wiem. To nie jest to wapnowanie, bo to było ostatnio wapnowane. U góry też nie jest, bo to jest nowe pole, w ogóle zapomniane. Ogólnie to samo dzisiaj na Leningradzie prawie, że zrobiłem, że zapomniałem o polu, które kupiłem. Ale pamiętałem, kurde, mówię po odcinku je zasieję. Ja tak sobie biegam, patrzę na mapie. Siemnik oddałem do kukurydzy, ale dobrze miałem własny, to chociaż szybko uprawiłem te pole i jeszcze zasiałem w tym czasie, co było wałowane. Więc na dobrą sprawę to zdążyłem. Ale już widziałem to. Mówię, kurde, znowu zapomniałem o polu.
Mówię, drugi raz się nikomu nie będę pożyczył. Dobrze, miałem własny i nie sprzedałem go jeszcze. Tego mojego 6-metrowego. Zapiąłem tego mniejszego sztajera wtedy i puściłem go. I sobie siadł. A tym większym sztajerem uprawiałem, bo był wolny, to... A Landyni akurat sobie nie wiem co robił, odpoczywał. Jeszcze raz nawrócić? Dobra. Idealnie wyszło, że dojechał do końca i nawrócił mnie. Będę musiał chyba cofnąć. Nie, dobra, nie będę musiał. Zdążę? Ach, ciut, nie zdążę. Zbrakło parę sekund. Myślę, że jakbym miał tak stonę mniej w zbiorniku, to bym podjechał na spokojnie. A tak to szybko nazbierał to i... Teraz był pewny na początku przejazdu, więc... Więc teraz na pewno z powrotem już nie dojedzie. Nie ma szans, przecież ja tam wyjeżdżałem, a teraz wyjechałem już tu. Więc no nie ma szans, że ja tutaj zdążę. Myślę, że on zdąży objechać w sami z powrotem, no nie da rady. Będą się go w połowie pola gdzieś wysypać. O! Ale bym się nabił ten. Czy teraz silosa widać, że było kosowane, tylko jak to podniecione wszystko. No, 500, 600 ton można powiedzieć, że jest. I tak ten cały silo zaraz na raz wrzucę do krów. Tarejrira. Dobra. A tak ogólnie to... Miałem sprawdzić. Tak zastanawiałem się, ale... Ale zapomniałem to sprawdzić. A, nie, dobra, nie było konfiguracji. Dobra, myślałem, że da się skonfigurować jeszcze tą sieczkarnię. Przykład, że na większy zbiornik czy coś. Ale jednak się nie da. Dobra, dobra, już jadę, nie bój się. Nie, no nie będę ciągnął tego odcinka do końca. Znaczy, te kiszonki do końca odcinka nie będę robił. Znaczy, nie będę robił odcinka do końca tej, do końca kukurydzy, a może tak. To by za długo było, a poza tym 17 minut jeszcze zostało, więc... Jest to najdłuższe, będę miał skoszone, więc nie ma tragedii. Jak to wygląda, to tak pokręcone. Ale teraz na spokojnie będzie już dojeżdżał. Bo teraz będę krótsze, więc... Tego małego Kinsey'ego muszę małego sprzedać. Czy małego? No 12 metrów. No. Muszę go sprzedać i kupić tego Kinsey'ego, tego 18-metrowego. To jest dużo lepszy, bo ma nawóz od razu. No ładnie, Gerku już siadł pierwszy odcinek z 19. 250 wyświetleń. Zobaczymy, jak się dzieje ten w środę, drugi odcinek. No to też jest ciekawe. To nam zostało, ale dobra już. To kurde, jakbym tą tonę dosypał, to bym miał pewną przyczepę. Znaczy, no tam bez 400 kilo, no ale... Ale bym miał pewną przyczepę. No też ciekawe. Że akurat tak się udało. Niech to jest jak to się szybko pojawia ta pryzma. To jest hit. Fajnie to idzie. Nie powiem, że nie. No 600 ton już jest.
Więc spokojnie. Ponad 600 w sumie. No to i tak ja to na razie wrzucę praktycznie do tego, nie? Do miksera, bo tam milion wchodzi, więc... Dobra, wysypię go, bo... Tam na niby 18 ton, ale... Ale wysypię go, bo czemu by nie? Pół przyczepy, więc zobaczę ile w sumie, ile będzie miał po przyjeździe tutaj z powrotem. No myślę, że 25 ton będzie miał spokojnie. Dobra, tutaj stanę. Będę czekał. A ile minut z odcinka zostało z ciekawości? 13, dobra. Więc jeszcze w sumie dwie przyczepy myślę, że przywiozę, może 3. Bo tam jest koło tych drzew dopiero koniec pola, a tu jeszcze zostało. Tam sobie w tym poprzeczniaku fajnie to wygląda, tak. O, zagwiezdałem przez przyrodek. Dwa przejazdy. Tutaj na poprzeczniaku jest tylko jeden ślad, mój. A tu na tym górnym poprzeczniaku żaden, no ale to tam. To się ślady zrobią, jak będę wysypywał dalej. Będzie 30 parę ton, z tego co widzę. Bo już jest 20. Więc po 17 ton chyba na przejazd jest, jakoś tak. Ogólnie już powinienem dawno nie grać, od 18 minut, ale przez to, że jest mecz dzisiaj, Raków Częstochowa z... Z kimś tam, nie wiem nawet z kim, ale... Znaczy dziś, no w czwartek było. Że mam tak jakby wolną kartę, no to sobie nagrywam ten odcinek. Wtedy jutro jest piątek, no to już... Elengrada mam nagranego, więc tylko M-Click i Flet na osadzie mi zostały nagrania. I w sumie można powiedzieć, że mam cały tydzień ogarnięty z odcinkami. Wtedy jak starszy czas to wiadomo, dalej Balneron będzie ciśnięty. Kolejne odcinki. Bo ja czekam tutaj sobie do zimy. Do listopada w sumie. Bo w listopadzie będzie grubo. Bo będzie rzepak kolejowy. Co? Olej rzepakowy będzie sprzedawany, więc... Dobra, to zrobię sobie takie... ślady większe, znaczy większe ślady, no po to, żeby tak bardzo pod tę górę tutaj nie piłować go. A jak kładę łagodniej nawrócę, to tak realnie bardziej będzie wyglądać. Czy to też doszczętnie w ogóle, ten róg jest zbity, znaczy ubity. No, 700 ton będzie po tej przyczepie, więc... No dobra, w sumie aż tak się ciasić nie muszę na tym strosie, więc... Teraz będę tutaj bardziej tą drugą stronę szedł z losa, niż do przodu. Bardziej w bok z losa, niż do przodu. Tak sobie przejadę, bo to są ładne ślady. No i dobra, zaraz znowu będę go wysypywał. No i to mi się podoba, że ja jadę na Silos, a on zdąży sobie nawrócić. I można powiedzieć, że wrócić. I wtedy ma akurat te 40 ton. I ja mu tam jeszcze w losie wysypię. I on wtedy mam pełną przyczepę ja. A on tam jak wróci, to ma 38 widać. Potem jak nawróci. Więc fajnie, fajnie to idzie. O kolega, ktoś mnie teraz zaskoczył.
Ale dobra. Tak dosyć, dosyć dobrze działa ten kurs. Myślałem, że kupa gorzej będzie działał z tym... Z tym... Z czym? Z tym zbiornikiem, no. Kurwa, no. Szukasz słów. Myślałem, że dużo gorzej będzie to chodzić, ale jednak w miarę to idzie. Jak to jest szybko idzie to koszenie, no wiadomo, jakbym miał zwykłą przyczepę. Znaczy, no to jest zwykła przyczepa, ale chodzi mi, jakbym miał zwykłą sieciarnię bez tego zbiornika z tyłu, to dużo ciężej by było kieszonki mi zrobić. Bo bym na pewno tyle nie skosił. No to ty zapomnij. Tyle przyczep, co by przywiozłem, to bym połowę tego przywieziony. Najgorzej na oko by było. Zanim bym przyjechał tu na Silos, wysypał się, bo to idź pan. Czy zanim ja bym tu wrócił? Teraz na tej krótkich... Dobra. Niby się odblokował, więc dobrze. To dobry znak, że się odblokował. Weź to później ten milion tej kieszonki ubije. To milion na spokojnie weź. Wolałbym oczywiście więcej, ale... Ale mogę sobie ten dodatek do kieszonek sobie dosypać, ale... Stwierdziłem, że tej kieszonki będzie tak dużo, że nie warto. A w sumie 5% to dosyć dużo by mi dało. Bo na milionie to jest 50 ton, czyli taki darmowy zbiornik mówię, tak? Ale dobra. Widać, gdzie tutaj było sypane, że cały czas tutaj było kręcone, a ten tutaj przejazd był ostatni. Dłuższy i... Znaczy krótszy jest przejazd i już... Tyle nie daje. Tak jak teraz patrzę na daną sprawę, to trzy przejazdy tutaj jest w stanie zrobić. Tylko, że one się skracają, więc... No, myślę, że trzy przejazdy, no spokojnie. Ale już nie będę go kolegi tutaj tak piłował. To sobie wysypię całe i... Pojadę sobie tutaj na górkę i jeszcze się dosypię i... Drugim przejazdem się dosypię i będzie gitara. Tu sobie same. No, 53 minuty, więc myślę, że to będzie chyba ostatnia przyczepa już, bo już jest powoli czas, a ja też nie chcę przesadzać. No niby piszę, że 12 minut, więc akurat jak wysypię to, to może ty, jakby zostało 5 minut. No może. Może pomyślę i może wam pokażę całkowicie, ile tej książki było. Tylko, czy ja mogę w razie czego kredyt wziąć? Żeby sobie... No mogę, dobra. Bo nie wiem, ile mi zapierdzieli za wypożyczenie tej sieciarni. Chodzi mi o od godziny. Trzynaście tysięcy produkcji. Trzynaście tysięcy za produkcję płacę, więc... No, ale na okrągło chodzi, można powiedzieć, rzepak. Co tam naokoło chodzi? Na okrągło chodzi rzepak. No i szklarnie. No, znaczy szklarnia w sumie. Bo jest jedna tutaj na tej ferii. Ale coś tam będzie mi się te szklarnie zwracać, bo... Dobra, nieważne. Dostałem przez godzinę 20 tysięcy, więc... Więc okej, okay, bo miałem 10 tysięcy, a już mam 32 tysiące, więc no dość... Dość tutaj dało. Kiedy właśnie nie wiem... Nie wiem z czego, ale... Była dobra na tą żynię dzisiaj musi być. Dobra.
Dobra, bo ja miałem kurde tempomat, ale kliknąłem drugi raz sobie i go wyłączyłem. Ale w miarę się spojrzałem w tempomat i dałem na klawisz. Dałem gazu mu i tak wyszło, że nie było tego gazu. No i dobra, znowu Masilos. Tu pisze, że niby zostało mu 10 minut. Więc no pomyślę, no może przedłużyć ten odcinek. Żeby wam pokazać kiszonkę z całego pola. No bo jest już 800 ton. No to lekko, tam parę ton tylko zostanie tej kiszonki, tak na dobrą sprawę. Ja to wszystko wcapuję w mikser wcapuję. Myślę, czy w ogóle mi to Kurzplay ubije, ale pomyślę o tym. No S800, no chyba się... Jest fajnie. No przecież no wyjechałem tutaj poprawić śladami. Hamuj. No zaraz chciałem się go wysypać. I teraz chyba już pojadę do samego końca i pojadę... Na sam, znaczy no, wrócę na sam dół, co? Pojadę na sam dół i pojadę się wysypać, no bo będzie akurat, czekaj, teraz będziemy 25, 24, no to mi tam dosypię do samego dołu, no to będę miał 40. Na 40 ton to już można chyba wysypać, no bo tak po 20 ton to nie będę woził, no to jest to samo. I teraz nawet lepiej zacząć ten kurs tutaj sobie brać jakoś. Bo sobie omijaków nie robi. Myślę, że to dało też dużo, że jadę 11 na godzinę z tą przystawką, a nie... A nie 10, nie? Nie posiadam, tylko... Nie wiem, piszę, że 10, to nie wiem. Nie wiem, co jest nie tak. Że jadę 11, a nie 10, ale... Zawsze ten 1 km więcej, tak? A 1 km więcej to jest niedużo. Trzeba jeszcze takie ślady zrobić. Bo tutaj jest dość pusto. A to jest tak rozjechane wszystko, że... Fajnie to wygląda po tym polu takie pojeżdżone. Coś ciekawego. Bo krótkie przejazdy do tego tylko 35 ton. A i tak to trzeba przywieźć i tak, no to więc. A 15 ton nie będę zasypywał, bo jest za. 15 ton to bym musiał teraz już jechać. Teraz bym jeszcze czekał i dopiero bym to mógł wysypać. A tak już upewnię sobie asfaltem. Ale sobie asfalcikiem. Bo i tak zdążę, więc... Tak wiem o tym, że zdążę. Nie będę piłował szybko. O! Znak wysadziło. No niech ona będę łapnęło, więc... Prawdopodobnie. Robimy sobie jakieś realniejsze ślady tutaj. No, zrobił dwa przejazdy i ma 20 ton, no to... I teraz, dobra, przedłużę w sumie ten odcinek, bo teraz jest równa godzina, więc teraz powinienem kończyć odcinek. A tu pisze, że zostało 5 minut, no to tak jak mówiłem. Te 5 minut to sobie przedłużę już. Jeszcze nie będę taki, przedłużę wam. Też jestem... Dobra.
Wyrobi się? Jo, wyrobić. Powinien się wyrobić. Niech nie to cofnę delikatnie, ale powinien się wykręcić. Dobra, 30. 30 to, no to 40 będzie, no bo tutaj dekada jest przejazdy. Zresztą teraz już by trochę nie dało, bo krótsze przejazdy. Dobra, ja. A, dobra, bo ja go blokuję. Dobra, 36, 37 ton. Więc można jechać z tym. Tam jest silos. Więc pojadę prosto po silos. Już nie będę tam takich dużych okręgów kręcił. W sumie mogłem, ale. Bo i tak zdążę, i tak będę czekał, i tak, no to. No dobra. Nie, mówię, kolejny odcinek będzie super. Ale to będzie ubijane. Przez 900 ton. Znaczy no prawie. Bo 71 była kartówka, widziałem. 950 myślę, że będzie. Teraz jak zostało te 3 minuty, to ja chyba poczekam sobie nawet, żeby miał pełny zbiornik i... A może nawet nie być tych 950. Może być 920 ton. Coś takiego. No ale myślę, że jakbym miał ten dodatek tych szczelinek, to bym miał ponad milion. Na pewno. 1 100 000 może bym miał. A tak milion. No to dwa przejazdy zostaną, to już nawet nie będę się pchał na to pole. No to do góry ma przejazd i będzie koniec. Więc on to zmieści sobie na ten zbiornik. Więc ja w sumie mogę przejechać tutaj i tutaj postawić przyczepę. O. Nie będę go gasił, bo zaraz będę go używał. A tu ma dwa przejazdy, no półtora w sumie. Więc... Więc dziękuję za oglądanie. Nie. Dobra, godzina minęła i 12 tysięcy wciągnęło. Za wypożyczenie. Więc no. Więc dobrze, w sumie ta 10 przeleciała, bo jakby nie przeleciała 10, to myślę, że pierda by była. Czeka 18 tysięcy, a jak zrobię do 11? No, 2000 teraz dało. To nie wiem, czemu to dało 20 tysięcy. Nie wiem, to się chyba tutaj... Nie, no w sumie dobrze dało to 20 tysięcy. Nie wiem skąd, ale dało. To są za duże mijaczki, żeby to ominąć. No i dobra, ostatni przejazd sobie skończę. Dobra, dziękuję za kieszonkę. Zaraz jeszcze to wysypię do silosa i podsumujemy sobie, ile było faktycznie tej kieszonki. No i myślałem, że będę jednak po odcinku siedział z tą kieszonką, ale jednak wyszło, że udało się zrobić to na odcinku. Więc spoko, luz. Dobra, zgasić sieczkarnię i wysypać. Czyli będzie 900 coś ton. A ile dokładnie, to nie wiem.
To pojadę sobie asfaltem z nim, bo czemu by nie? Nie chcę też nadmiernie tego pola ugniatać już. Czyli będę tak chwilował tego pola. No ja tę kukurydzę to musiałem przygnieść, żeby trochę ładnie wyglądało to. O, pociąg jeszcze u góry jedzie, jak widać. I teraz tak. Wysypać. Ubić. Znaczy, nie będę tego na odcinku miał, bo bez przesady. To jest za dużo ubijania. To będzie tak wolno się ubijać. A przyczepa Kameko dała radę. Fajna przyczepa. Polecam. 905 ton. No. Myślałem, że będzie więcej, ale nie ma tragedii. Dobra, szkoda, że tu mam siano na tej łące. Tak myślałem, że sobie to zbiorę. Sobie to zbiorę w trawę i tutaj dorzuciłbym sobie do tego sylasa, ale już za późno. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, godzina 7. Na razie.